Drogie siostry i bracia w Jezusie Chrystusie, witam was w czwartkowy poranek 9 listopada. Witam was słowami, które proponuje nam na dzisiejszy dzień przewodnik z Biblią na co dzień. Są to słowa zapisane w Psalmie 31, w wersecie 23. Rzekłem w niepokoju swoim, zostałem odtrącony sprzed oczu Twoich. Zaiste wysłuchałeś głosu błagania mego, kiedy wołałem do Ciebie. I słowa z listu do Rzymian, na których chciałbym się dzisiaj szczególnie skupić, są zapisane w 8 rozdziale, w wersecie 26. Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Moi drodzy, czasami bywają sytuacje, kiedy nie potrafimy się modlić. Kiedy zostajemy na przykład poproszeni przez kogoś o modlitwę, czy to przy stole, czy przy jakimkolwiek innym wydarzeniu, jest to coś, co towarzyszy szczególnie osobom pracującym w kościele już od początku, czyli już od studiów teologicznych. I czasami pojawia się taki moment, że właśnie ktoś nas wyrywa, ktoś uważa, że my będziemy w stanie się pomodlić, a do nas, do głowy nie przychodzą nam żadne konkretne słowa. Nie wiemy, jak się mamy wtedy pomodlić. Jest to bardzo prosty przykład, ale czasami bywają również takie sytuacje, kiedy coś innego nie pozwala nam wyrazić naszej modlitwy. Kiedy w nasze życie wkracza na przykład jakaś tragedia albo jakiś męczący nas kryzys, który odbiera nam słowa, który sprawia, że nie jesteśmy w stanie wykrzesać ani jednego słowa, że nie jesteśmy w stanie nic powiedzieć. Odebrana zostaje nam mowa. Jak wówczas mamy się modlić? O co mamy prosić? Kiedy jesteśmy w kościele na nabożeństwie, to jest to wszystko bardzo proste, bo wtedy mamy określone modlitwy, które zmawiamy. Modlitwę spowiednią, modlitwę Ojcze Nasz, wyznanie wiary. Są to modlitwy, które dobrze znamy, które mamy w pamięci i one służą nam, żebyśmy wyrażali nimi różnego rodzaju prośby, zwłaszcza w modlitwie Ojcze Nasz. Ale czasami nawet ta modlitwa nie jest w stanie wyrazić tego, co chcielibyśmy Bogu powiedzieć i o co byśmy chcieli Go poprosić. Ale wówczas z pomocą przychodzi nam Duch Święty. Duch Święty, który, jak czytamy u apostoła Pawła, działa w niewysłowionych westchnieniach, wspiera nas w niewysłowionych westchnieniach. On jest nawet w tych naszych modlitwach, których nie jesteśmy w stanie wyrazić słowami, bo to On działa w naszej modlitwie i to dzięki Niemu jesteśmy w stanie powierzać wszystko, co czujemy, wszystko, co gdzieś tam głęboko w nas siedzi, Bogu. To dzięki Niemu jesteśmy w stanie nawet bez słów wypowiedzieć te wszystkie rzeczy, które chcielibyśmy powierzyć w Bogu. Duch Święty działa w naszych modlitwach, On nas w nich prowadzi i nawet jeżeli ta modlitwa nie ma jakiegoś konkretnego kształtu ubranego w słowa, to Duch Święty jest w niej obecny. I niech ta myśl nam towarzyszy, że Duch Święty, niezależnie od tego, czy jesteśmy w stanie wypowiedzieć modlitwę słowami, czy brakuje nam tych słów, że On w tej modlitwie działa, On w niej nas wspiera i On w niej nas prowadzi. Amen.